powstańmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Ześlij Twego Ducha, powstanie życie. I odnosi oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i zawsze się radować Jego pociechą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy. W imię Boże, amen. 30 stycznia bieżącego roku członkowie Trybunału Beatyfikacyjnego powołanego do przeprowadzenia procesu dotyczącego heroiczności cnót i sławy świętości sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, świeckiej matki rodziny i położnej z Auschwitz-Birkenau, zapewniwszy, że wszystkie czynności procesowe związane z dochodzeniem na etapie diecezjalnym zostały dopełnione, zwrócili się do księdza kardynała Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego, z prośbą o wyznaczenie terminu ostatniej sesji. Jego eminencja kardynał metropolita łódzki, skłaniając się do tej prośby, na zamknięcie dochodzenia diecezjalnego wyznaczył dzień 11 marca 2024 roku, kiedy przypada 50. rocznica śmierci
sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej i miejsce Aule Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Rozpoczynając uroczystą sesję zamknięcia procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, witam bardzo serdecznie Jego Eminencję księdza kardynała Grzegorza Rysia, metropolitę łódzkiego, Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Władysława Ziółka, Jego Ekscelencję księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego, Jego Ekscelencję księdza biskupa Marka Marczaka, najbliższą rodzinę sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, członków Trybunału Beatyfikacyjnego, księdza postulatora, członków Komisji Historycznej na ręce pani profesor Teresy Olearczyk oraz pani doktor Teresy Wątor-Cichy. Witam księdza doktora Andrzeja Stombera z Krakowa, pana pułkownika Karola Piskorskiego, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, teologów, cenzorów pism sługi Bożej. Witam środowiska pielęgniarek i położnych z Warszawy, Krakowa i Łodzi, prezbiterów i diakonów archidiecezji łódzkiej, siostry zakonne, kleryków łódzkich seminariów, przedstawicieli wszystkich instytucji, szczególnie tych, które noszą imię Stanisławy Leszczyńskiej. Proszę teraz księdza Dominika Sujeckiego, postulatora, o przedstawienie przebiegu procesu sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. W dniu 50. rocznicy śmierci sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej gromadzimy się na uroczystej sesji zamknięcia jej procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Święty Jan Apostoł w swoim liście napisał słowa: kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości. Kiedy patrzymy na osobę Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz, widzimy, jak te słowa wypełniały jej życie. W swoim wczorajszym liście do archidiecezjan ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, arcybiskup metropolita łódzki, napisał: Stanisława Leszczyńska miała pełną świadomość, że ratuje życie stracone i że za stracone życie poświęca za każdym razem życie własne. To wiara, która przenikała życie sługi Bożej, dawała jej siłę do tego, aby z całym zdecydowaniem przeciwstawić się machinie zła i powiedzieć: nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Z napisanego przez nią raportu położnej możemy dowiedzieć się, że będąc w obozie pomagała w przyjmowaniu ogromnej liczby porodów, które przebiegały bez komplikacji, mimo że dzieci przychodziły na świat w nieludzkich, obozowych warunkach. Oddawała życie z poświęceniem, realizując swoje powołanie jako położna, ale również sługa Boża Stanisława Leszczyńska potrafiła zbudować wspaniały, wielopokoleniowy dom rodzinny dla swoich najbliższych. Stała się cichym i prawdziwym, pokornym świadkiem wiary i pojednania. Zawsze była kochającą innych mateczką. Syn Stanisławy Leszczyńskiej, Bronisław, po latach tak wspominał pogrzeb swojej mamy. Gdy nakładano wieko trumny, wszyscy odruchowo przyklęknęliśmy, jak przed największą naszą świętością na ziemi. Pamięć o Stanisławie Leszczyńskiej, a także prywatny kult, skłaniał rzesze ludzi do tego, aby pamiętać o heroicznej postawie sługi Bożej oraz modlić się prywatnie przy jej grobie. Najpierw na cmentarzu świętego Rocha w Łodzi, a obecnie w krypcie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tak jak kiedyś najbliżsi klęknęli przy jej ciele,
Tak my dziś oddajemy Słudze Bożej Stanisławie Leszczyńskiej naszą pamięć, dziękując za dar i świadectwo jej życia dla nas. Odpowiedzią na pamięć i prywatny kult Stanisławy Leszczyńskiej były trwające już w 1986 roku działania procesowe zmierzające do beatyfikacji, kiedy ówczesny pasterz diecezji, arcybiskup Władysław Ziółek, powołał na postulatora księdza doktora Ireneusza Pękalskiego, obecnego biskupa pomocniczego naszej archidiecezji. W 1987 roku została powołana komisja historyczna, w skład której weszli świętej pamięci ksiądz infuat dr Stanisław Dat, świętej pamięci ksiądz prałat dr Kazimierz Gabriel oraz ksiądz prałat dr Kazimierz Dąbrowski. Następnie biskup Łódzki już po uzyskaniu relacji komisji historycznej zwrócił się z prośbą o przydzielenie nihil obstat konferencji Episkopatu Polski, który został nadany 28 czerwca 1991 roku. Dnia 9 kwietnia 1992 roku, po uzyskaniu zapewnienia, że ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma przeciwwskazań co do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, Kongregacja do Spraw Świętych udzieliła nihil obstat. Dnia 12 września 1992 roku arcybiskup Władysław Ziółek powołał Trybunał Diecezjalny do przeprowadzenia kanonicznego dochodzenia. W jego skład weszli ksiądz infuat Andrzej Dąbrowski, delegat biskupa, dziś już nieżyjący świętej pamięci ksiądz kanonik Dionizy Markiewicz, promotor sprawiedliwości, ksiądz prałat Tadeusz Weber, notariusz, ksiądz prałat Bartłomiej Rurasz, notariusz pomocniczy. Dnia 21 października 1992 roku odbyła się pierwsza uroczysta sesja procesu na szczeblu diecezjalnym. Do 3 listopada 1997 roku odbyło się 8 sesji. Ze względu na brak możliwości badawczych archiwów, a także sytuację polityczną, pracę nad konstytucją i zawarte w niej zapisy dotyczące ochrony życia, proces stracił swoją dynamikę. W trakcie prowadzenia postępowania na szczeblu diecezjalnym w dniu 4 maja 1996 roku na podstawie instrukcji Kongregacji do Spraw Świętych odbyło się zabezpieczenie i translokacja doczesnych szczątków Sługi Bożej do krypty w podziemiach Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi. W maju 2020 roku po zapoznaniu się z dotychczasowym przebiegiem prac ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś wznowił proces. Dnia 22 maja tego roku mianował nowego postulatora, księdza Dominika Sujeckiego i zgodnie z procedurą kanonizacyjną mianował komisję historyczną, składającą się z biegłych z zakresu historii i archiwistyki. W jej skład weszli ksiądz profesor Waldemar Gliński, pan dr Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, pani profesor Teresa Olearczyk, pan dr Piotr Setkiewicz, kierownik Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz pani dr Teresa Wątor-Cichy z Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Komisja historyczna sporządziła relacje w postaci życiorysu, a także przebadała zebraną w trakcie procesu dokumentację historyczną. Dnia 15 lipca 2021 roku ksiądz arcybiskup powołał cenzorów pism Sługi Bożej w celu zbadania ich pod kątem zgodności z nauczaniem Kościoła. Dnia 8 września 2021 roku zmienił się skład Trybunału, którego skład weszli ksiądz prałat dr Zbigniew Tracz, delegat biskupa, ksiądz kanonik dr Przemysław Góra,
promotor sprawiedliwości. Od 15 września 2021 roku do 17 marca 2023 roku odbyło się 49 sesji procesu. Łącznie w trakcie całego procesu powołano i przesłuchano 56 świadków, 11 świeckich mężczyzn, 19 świeckich kobiet, 5 osób spośród młodzieży, 5 zakonników, 5 sióstr zakonnych, 7 kapłanów diecezjalnych oraz 4 biskupów. Z tego grona 11 osób należało do rodziny Sługi Bożej. Warto tutaj zaznaczyć, że 18 świadków znało bezpośrednio Sługę Bożą Stanisławę Leszczyńską. Cały proces zawiera natomiast 65 sesji. Po przesłuchaniu wszystkich świadków i sesji stwierdzającej brak niedozwolonego kultu publicznego, akta oryginalne procesu zostały przekazane kopiście w celu dokonania ich kopii, tak zwanego transumptu, a następnie po ich porównaniu tłumaczowi w celu ich przekładu na język włoski. Po zwrocie akt i tłumaczeniu oraz stwierdzeniu integralności Trybunał wystąpił do księdza kardynała Grzegorza Rysia o wyznaczenie terminu ostatniej sesji zamykającej etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Decyzją księdza kardynała uroczysta sesja zamykająca proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym została wyznaczona na dzień 11 marca 2024 roku, datę 50. rocznicy śmierci Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, to jest dzisiaj. Prace Trybunału, które tą sesją wieńczymy, jeśli Pan Bóg pozwoli, przyczynią się do wyniesienia Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej do chwały ołtarza. I do takiej modlitwy zachęcam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Zwracajmy się do Sługi Bożej w intencjach różnych spraw naszego życia, a o łaskach otrzymanych za przyczyną Stanisławy Leszczyńskiej proszę powiadomić Kurię Metropolitarną w Łodzi. Proszę Jego Eminencję księdza kardynała Grzegorza Rysia o przyjęcie sprawozdania. Wyrażając zaufanie do mianowanego przeze mnie Trybunału Beatyfikacyjnego, z wdzięcznością przyjmuję przedstawione mi akta, w których zostały zebrane wiarygodne dowody o heroiczności życia i sławie świętości Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Jestem przekonany, że w przyszłości nastąpi wyniesienie jej do chwały ołtarzy. Akta oryginalne procesu po ich opieczętowaniu zostaną złożone w tajnym archiwum kurii. Nikt nie będzie mógł ich otwierać bez zgody Stolicy Apostolskiej i arcybiskupa metropolity łódzkiego. Transumpt i kopie publiczne procesu w języku polskim i włoskim polecam przekazać do dykasterii spraw kanonizacyjnych w Rzymie. Zobowiązuję do tego księdza doktora Łukasza Burcharda, mojego sekretarza, którego oficjalnie mianuję tak zwanym portatorem akt. Równocześnie dziękuję całemu Trybunałowi Beatyfikacyjnemu, Komisji Historycznej, teologom, cenzorom i postulatorowi za wykonaną i, jak widzimy, owocną pracę. Teraz nastąpi złożenie przysięgi po zakończeniu procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym dotyczącego heroiczności cnót i sławy świętości Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, świeckiej matki rodziny i położnej z Auschwitz. Pierwszy przysięgę złoży Jego Eminencja ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, następnie członkowie Trybunału, delegat księdza arcybiskupa w tym procesie, promotor sprawiedliwości, notariusze i postulator.
Proszę wszystkich o powstanie. Księga księdza kardynała. W imię Boże. Amen. Ja, Grzegorz kardynał Ryś, arcybiskup metropolita łódzki, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, dochowałem tajemnicy. Wiernie i starannie starałem się rozeznawać wszystkie sprawy, aby dobrze wypełnić powierzone mi zadanie w myśl przepisów prawa kanonicznego, na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. Przysięga delegata. W imię Boże, amen. Ja, ksiądz Zbigniew Tracz, delegat Jego Eminencji księdza kardynała Grzegorza Rysia, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy. Na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. Przysięga promotora sprawiedliwości. W imię Boże, amen. Ja, ksiądz Przemysław Góra, promotor sprawiedliwości wyznaczony na ten urząd przez Jego Eminencję kardynała Grzegorza Rysia, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy, na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. Przysięga notariusza. W imię Boże, amen. Ja, ksiądz Tadeusz Weber, notariusz wyznaczony na ten urząd przez Jego Eminencję kardynała Grzegorza Rysia, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. Przysięga notariusza pomocniczego. W imię Boże, amen. Ja, ksiądz Bartłomiej Rurasz, notariusz pomocniczy wyznaczony na ten urząd przez Jego Eminencję kardynała Grzegorza Rysia, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. Przysięga postulatora. W imię Boże, amen. Ja, ksiądz Dominik Sujecki, postulator wyznaczony na ten urząd przez Jego Eminencję kardynała Grzegorza Rysia, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy, na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. Proszę usiąść. Teraz ksiądz kardynał i członkowie Trybunału złożą podpisy. Oh,
Nastąpi teraz złożenie przysięgi przez księdza doktora Łukasza Burcharda, portatora akt, który zapewni, że wiernie wykona powierzone mu zadanie przekazania akt procesu beatyfikacyjnego Stanisławy Leszczyńskiej do dykasterii spraw kanonizacyjnych w Rzymie. Proszę, powstańmy. W imię Boże, amen. Ja, ksiądz Łukasz Burchard, mianowany przez Jego Eminencję kardynała Grzegorza Rysia portatorem akt dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej do Stolicy Apostolskiej, przysięgam, że w najbliższym czasie doręczę je do dykasterii spraw kanonizacyjnych w Rzymie wraz z załączonymi listami polecającymi. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Usiądźmy. Ksiądz kardynał złoży końcowy podpis pod aktami ostatniej sesji w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej na etapie diecezjalnym. Teraz wspólnie odmówimy modlitwę o beatyfikację sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Tekst modlitwy znajduje się w folderach, jakie otrzymaliśmy wchodząc na aulę. Proszę Jego Eminencję księdza kardynała Grzegorza Rysia, metropolitę łódzkiego, o poprowadzenie modlitwy
i udzielenie błogosławieństwa. Boże, Stwórco wszystkiego, co istnieje i żyje, Ty uszczęśliwiasz rodziny darem nowego życia. Ty rozpaliłeś w sercu Twojej służebnicy Stanisławy Leszczyńskiej miłość do matek i ich dzieci znajdujących się w niebezpieczeństwie utraty życia. Rozpal także dzisiaj heroiczną miłość, która będzie chroniła każde życie przed licznymi zagrożeniami i brutalną śmiercią. Boże, spraw, niech wielu naśladuje jej przykład, aby w jakimkolwiek zakątku świata, zwłaszcza tym najbardziej odległym, biednym, utręczonym wojną, była zawsze zapewniona pomoc i opieka matkom i bezbronnym dzieciom. Niech wszędzie zapanuje trwały pokój i świat bez przemocy. Boże, odwieczny Ojcze, prosimy Cię, niech Twoja służebnica Stanisława Leszczyńska, świadek ofiarnej i nieulękłej miłości i dobroci, dostąpi daru rychłego wyniesienia na ołtarze, wierząc, że jest to zgodne z Twoją wolą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.